Słuchajcie, dziś wyjątkowi goście, dziś flagowcy, nasi młodzi sportowcy, flagowy futbol amerykański od pewnego czasu, już jest taka wiadomość głośno powiedziana, będzie sportem olimpijskim. No i z tego, co ja się orientuję, tutaj jest z nami trener Grzegorz Walasek plus jego zawodnicy. Chłopcy, przedstawcie się proszę. Jestem Szymon Węgrzy. Ja jestem Błażej Podborny. No i zobaczcie, dwóch młodych, wspaniałych sportowców, którzy już niedługo być może będą mieli szansę pojechać również na Igrzyska Olimpijskie, które zagoszczą, ta impreza zagości, ta dyscyplina sportu zagości na Igrzyskach Olimpijskich równo za 4 lata. W Los Angeles. W Los Angeles. Także taką klamrą to wszystko się zepnie. Chłopaki, opowiadajcie, przywieźliście ze sobą mnóstwo nagród, piłek kolorowych, różnych z autografami, medali, pucharów, trenera przywieźliście ze sobą, może nam coś powie miłego i sympatycznego. Słuchajcie, chłopaki, opowiadajcie, jak to jest w takiej dyscyplinie sportu, o której tak mało ludzi coś wie. Flagowy futbol amerykański. Wiemy, że biegacie po boisku z tymi pięknymi piłkami, startujecie w zawodach, wygrywacie medale, jesteście jedną z najlepszych drużyn w tej chwili w Polsce. Jak to jest grać w futbol na takim poziomie? Opowiadajcie. To może Błażej zacznie. No, może Błażej. Ja tylko dodam, że Błażej to jest nasz najmłodszy zawodnik tak naprawdę 10-latek, ale już z dużymi sukcesami, bo w zeszłym roku, mając 9 lat, zdobył nagrodę MVP w takim kampie NFL Flag Polska, czyli typowo amerykańskim odmianie futbolu flagowego, który zawitał do nas do kraju. No i ostatnio też na ostatnim turnieju we Wrocławiu U14 również zdobył nagrodę MVP, najlepszego zawodnika turnieju, więc myślę, że Błażej będzie miał bardzo dużo do powiedzenia w tej kwestii, jak mu się bardzo dobrze gra futbol flagowy. Dobra, Błażej, to ja zapytam tak. Powiedz, skąd ten pomysł, że zacząłeś grać akurat w futbol flagowy? No, chodziłem na treningi brata. Wrocław mi się spodobało i zacząłem trenować. Zacząłeś trenować. A powiedz, co ciekawego w tej dyscyplinie sportu jest takiego, że nie piłka nożna, nie koszykówka, tylko właśnie to. Futbol. Coś pięknego na pewno w tym musiałeś zobaczyć, skoro tak postanowiłeś. O, patrz, lubię jak na przykład zawodnicy łapią piłkę, jak omijają, jak zrywają flagi. No właśnie, bo teraz to, co fajnego w tym wszystkim powiedziałeś, coś takiego, o czym mało osób wie, gracie w futbol flagowy, więc normalnie w strojach takich znanym wszystkim, koszulka, spodenki, odpowiednie flagi zawieszone są do na was. Biodrach. Tak. Na biodrach? Tak, na biodrach. Dwie flagi po bokach? Tak. I o co w tych flagach chodzi? Jak ty to widzisz? Jak się tego nauczyłeś? No. No dobra, to powiedz, jaką masz swoją rolę na boisku? Czym ty się tam na tym boisku zajmujesz? Co takiego najbardziej musisz robić? No ja głównie łapię piłki. No i potem jak tę piłkę złapiesz, to co dalej? No biegnę i biegnę w pole punktowe. No właśnie, a te flagi do czegoś służą, prawda? Tak. No to jak ty masz je zawieszone na biodrach, to co musisz zrobić, żeby zdobyć punkt, oprócz tego, że tę piłkę musisz położyć w polu punktowym? No. Trener podpowie. Co musi zrobić, tak? No. A czy tak, no przede wszystkim Błażej jeszcze tutaj sprostuje, oprócz tego, że jest takim zawodnikiem, który wychodzi głównie do ścieżek i podań, jest przede wszystkim drugim rozgrywającym w U14. Pierwszym rozgrywającym jest Kuba.
Natomiast tak, jego zadaniem jest to, żeby tą piłkę złapać, umieścić w polu punktowym przeciwnika, tak aby nikt nie zerwał mu tej flagi, bo zerwanie flagi skutkuje końcem akcji. Mhm. Bo tak naprawdę futbol flagowy nie różni się aż tak bardzo od normalnego złego futbolu taklowego. W futbolu taklowym prawdopodobnie zawodnik by zatrzymał tą akcję taklując do ziemi zawodnika, a w futbolu flagowym jest to bezkontaktowy, więc zrywamy flagi. Natomiast zasada gry praktycznie jest taka sama. Tam są takie szczegóły, tylko jeżeli chodzi o rulebooka i o zasady gry, różnią się naprawdę szczegółami, natomiast cała intencja i cała zasada gry jest taka sama. Przenieść piłkę przez całe boisko w pole punktowe przeciwnika, nie zostać złapanym, a nie zostać złapanym, to znaczy, żeby nikt nie zerwał właśnie nam tych flag. No i mówiłeś, że Błażej jest jednym z takich zawodników, którzy się bardzo szybko tutaj gdzieś w tym wszystkim zaklimatyzował, zaczął się wyróżniać. Tak. Zdobywa dużo nagród indywidualnych. Błażej, powiedz w takim razie, co takiego najbardziej ucieszyło Cię w ostatnim czasie, z której nagrody się ucieszyłeś? Ja się ucieszyłem z nagrody widzę najlepszego zawodnika turnieju. A powiedz, jak to jest być aż tak dobrym, żeby zauważono Cię i wdano taką nagrodę? No. Musiałeś się mocno starać? No, trochę. A było trudno? Było. Było trudno, tak? No to teraz myślę, że tutaj trzeba byłoby Błażejowi jakoś pomóc, nie? Co ciekawego możesz nam powiedzieć w takim razie o tej dyscyplinie sportu? Dlaczego ją tak bardzo lubisz? Mój brat chodził na treningi. Po prostu raz podobała mi się ta dyscyplina, przyszedł na treningi, zacząłem masowo przychodzić. No i tak, i masowo zacząłeś też wygrywać. Znaczy tak wiele razy po prostu to tak się powtarza, nie? No i takie zwycięstwo, które najbardziej zapamiętałeś? Coś takiego, co ci się najbardziej podobało? Do tej pory o tym wspominasz? Jakby jak wygraliśmy NFL Flag. A kiedy to było? Rok. Nie. Na wiosnę tego roku Szymon był zawodnikiem New England Patriots. New England Patriots, nie przegrywając żadnego meczu w sezonie, zdobyło właśnie puchar Vincenzo Lombardiego, czyli puchar NFL-owski, NFL Flag Polska. No i Szymon też zdobył swój pierwszy pierścień. Natomiast w pierwszym sezonie bodajże chyba w Miami Dolphins grałeś, prawda? Ale to Nie wyszło wtedy Miami Dolphins, nie wyszło w sezonie, bo sezon, mimo wszystko Szymon rozegrał dobry sezon w swojej drużynie, ale jako drużynowo niestety drużynie to nie wyszło, tak? Więc, natomiast dodam, że Szymon jest takim naszym podstawowym zawodnikiem grającym na pozycji rusha, czyli blitza, gdzie to jest taki jedyny zawodnik, który może wbiegać w pole punktowe, boże, pole punktowe, w pocket, w którym rozgrywający próbuje wyrzucić piłkę, to jest jedyny zawodnik, który może atakować rozgrywającego, mając za zadanie albo mu zerwać flagę, żeby ten rozgrywający nie rzucił piłki, albo po prostu utrudnić mu to podanie, żeby to podanie było jak najbardziej nieudane, żeby zawodnik przeciwnej drużyny tej piłki po prostu nie złapał. I Szymon robi to do tego stopnia tak dobrze, że często nasi starsi koledzy, powiedzmy z kategorii U16, korzystają z usług swojego młodszego kolegi właśnie na pozycji blisującego, ponieważ Szymon naprawdę tą pozycję odczytuje rewelacyjnie jak na swój wiek i na w ogóle czytanie tej całej gry, wie gdzie się ustawić, wie z której strony zaraszować, a przede wszystkim potrafi odczytać kogo i dokładnie kiedy zaatakować. Więc... No to Szymon, można powiedzieć, masz talent do tego. Urodziłeś się, masz we krwi tę akurat formę, tę dyscyplinę sportu. Słuchajcie chłopcy, dużo tych nagród tutaj już macie praktycznie że zdobytych, wywalczonych, dużo się o was mówi, pisze też pewnie dużo razy się na Facebooku na temat waszych sukcesów. Cieszycie się z tego. A jakie macie plany na najbliższy czas? Gdzie teraz może zamierzacie zagrać? Do jakiego turnieju was trenerzy przygotowują? Czy to niespodzianka? Jeszcze nie wiecie. Ja myślę, że wiedzą, tylko widzę, że ich strasznie trema zjada. Jak wypowiadają się przed kamerami NFL-u, to są bardziej rozmowni, widzę. Natomiast tak, przygotowują się do turnieju, gdyż kolejny turniej jesteśmy gospodarzem w Wałbrzychu. Jesteśmy w takiej lidze południowej, którą zawiązaliśmy z kilkoma innymi drużynami w tej takiej właśnie najmłodszej kategorii. Więc byliśmy już na turnieju we Wrocławiu, na Śląsku, w Bielawy, teraz kolej na nas. Ten turniej będzie we wrześniu w Wałbrzychu, więc teraz będzie okazja do zobaczenia ich tutaj na żywo w naszym mieście. Myślę, że potwierdzi się to, co mówię o nich.
więc warto ich zobaczyć, po prostu i przyjść i zobaczyć ich na żywo. No to teraz taka sugestia, zobaczcie jak wyglądają w tej chwili, zapamiętajcie, będzie turniej, będzie można zobaczyć ich na boisku, jak wygrywają kolejne akcje, jak zdobywają punkty, być może jak wygrywają cały turniej. Tutaj trener przed nagraniem zachwalał chłopaków, mówiąc, że to najlepsi z najlepszych w kraju, także liczę na to, że teraz tutaj będą mieli okazję chłopaki to wszystkim zaprezentować. Tak, no słuchajcie, to są jednak mimo wszystko takie zawody, o których powinno się mówić jak najwięcej. Same te wszystkie medale, które tutaj przywieźliście ze sobą, te puchary, które macie też okazję i się nimi pochwalić, trzeba powiedzieć jasno, robi to wrażenie. Na was też? Tak. Słuchajcie, za chwilę tutaj po środku zobaczymy trochę dwójkę starszych kolegów, zobaczymy jak oni sobie poradzą. Może będą mniej zestresowani, żartowali przed rozpoczęciem nagrania, że oni przynajmniej będą już znali pytania, no to muszę uprzedzić fakty. Tych pytań jeszcze zdać nie mogą. Tutaj wymyślimy z trenerem coś nowego.